Północ, południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. Tadeusz Płużański, witam Państwa bardzo serdecznie, a moim Państwa gościem jest Marek Król, publicysta między innymi tygodnika Sieci. Witam serdecznie. Serdecznie witam radiosłuchaczy, witam Ciebie, redaktorze. Pierwsze pytanie o Ukrainę, o status Ukrainy, jeśli chodzi o jej pozycję, jej rolę w świecie, w Europie. Tutaj się wiele dzieje w tej kwestii, bo z jednej strony mieliśmy szczyt w Rydze i tutaj zapowiedź, że Ukraina dołączy do Trójmorza jako partner uczestniczący. Wiele się stało też w tej materii w Brukseli, bo i najpierw w tej kolejności Komisja Europejska, potem Parlament Europejski, w końcu wszystkie państwa członkowskie uznały, że Ukraina jest państwem kandydującym, ma status kandydata do struktur europejskich. W głosowaniu w Parlamencie Europejskim zdecydowana większość opowiedziała się za członkostwem, przyszłym członkostwem Ukrainy w strukturach unijnych. Jak to odbierać? Czy to są dobre sygnały? Oczywiście pamiętamy, że to wszystko potrwa, że te wszystkie procedury wymagają szeregu zgód i mogą się przeciągnąć nawet na długie lata. No, można powiedzieć, że Ukraina jest w grze i chodzi nie tylko o przyszłość Ukrainy, która jest oczywiście dla nich obywateli najważniejsza, ale toczy się gra o przyszłość Europy, jaka ona będzie, czy będzie to Europa dyktatu, taki jaki mamy dotychczas, czy będzie to Europa zrównoważona, a ta przyszłość Ukrainy zdecyduje też, czy na zawsze w pewnej perspektywie pozbędziemy się zagrożenia rosyjskiego, bo jeśli, daj Boże, wygrałaby, czego życzę Ukraińcom szczerze, Ukraina wygrałaby tę wojnę, zbudowała jakiś silny związek z Europą, wsparta przez Rzeczpospolitą Polską, no to byłby taki kluczowy, że tak powiem, mechanizm blokujący ekspansjonizm Rosji. Przypomnę, że prezydent Zełenski powiedział, że razem jest nas 90 milionów, adresując to do Polaków. No może trochę mniej, ale nieistotne, ale są to dwa duże narody, które zdecydowały, mam na myśli Polska dużo wcześniej, bo jesteśmy w Unii Europejskiej, dwa duże narody, dołącza do tego w tej chwili Ukraina, które nie chcą rosyjskiego miru, mają dość Sowietów, mają dość tej ohydnej władzy dyktatorskiej, mordującej niewinnych ludzi i chcą się raz na zawsze odspawać od tego sowieckiego, że tak powiem, dziedzictwa i sowieckich wpływów. Także myślę, że jak historycy w przyszłości będą opisywać, to jest to jeden, żyjemy w bardzo ważnym, na bardzo ważnym etapie rozwoju historii całej Europy, Polski naszej i Ukrainy. Rzeczywiście Ukraina ten status zyskała. Mołdawia również. Gorzej jest niestety z Gruzją, która musi spełnić szereg wymogów, aby taki status kandydata uzyskać. Mieliśmy w stolicy Gruzji, w Tbilisi, wielkie manifestacje. Jak czytam, 120 tysięcy osób przemaszerowało ulicami stolicy Gruzji. Marsz dla Europy. Cała opozycja protestuje przeciwko obecnym rządom w Gruzji, które właśnie nie są w stanie, ich zdaniem opozycji, wprowadzić Gruzję na tę drogę do Unii Europejskiej. Otóż to, przypomnijmy, że rewolucja pomarańczowa na Majdanie, powodem wybuchu tego starcia, w którym zginęło ponad 100 bojowników ukraińskich, powodem tego było zablokowanie, czy próba zablokowania użyciem Rosji właśnie tego statusu kandydata do Unii Europejskiej. To, co się dzieje w Tbilisi, o czym wspomniałeś, no trochę przypomina, jeszcze nie w takiej skali, ale też wyraża pragnienie Gruzinów do połączenia się z Unią Europejską, jakby ona nie była. No, w wypadku Gruzji jest pewien problem, bo
dzięki pewnym operacjom agentury wpływu, co widać gołym okiem, agentury wpływu rosyjskiej, właściwie władze są tam bardzo mocno połączone interesami z Moskwą. Nie chcę mówić, że to są jacyś rosyjscy agenci, trudno to zawsze udowodnić, ale tak jak udało się Armenię spacyfikować agenturze wpływu rosyjskiej, no to Gruzja jest jakby w połowie tej drogi. I to być może mogło mieć, ale nie musiało, mogło mieć wpływ na takie troszeczkę chłodne potraktowanie Gruzji w tym akcie nadania statusu kandydata, ale ja życzyłbym sobie jako Polak, żeby Gruzja, a w przyszłości może i Armenia, też znalazła się w Unii Europejskiej, powtarzając, niezależnie jaka ta Unia jest, bo być może również te kraje by zatrzymały tą chorą ideologiczną ewolucję Unii Europejskiej w kierunku jakiegoś super państwa federacyjnego, państwa, które jest pozbawione jakichkolwiek wartości, które legły u podstaw, u ojców założycieli wspólnoty EWG, mam na myśli wartości chrześcijańskie, wartości cywilizacji rzymskiej, greckiej, i to jest szansa taka, że te kraje będą bardzo nas wspierały, nas, mówię, Polskę, żeby od tego szaleństwa uwolnić Unię Europejską. Przenieśmy się za ocean, tam ważna decyzja Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych. Tenże sąd orzekł w piątek, że amerykańska konstytucja nie gwarantuje prawa do aborcji, a sprawa regulacji aborcji leży w gestii władz stanowych. No właśnie, to jest chyba przytyczek w nos dla wszystkich tych, którzy bardzo promują przerywanie ciąży, czy to na Starym Kontynencie, czy to właśnie w Stanach Zjednoczonych. Już szereg głosów krytyki. No tutaj się wybija zdecydowanie prezydent Francji Emmanuel Macron, który stwierdził, aż mi trudno przechodzi to przez gardło, że aborcja jest fundamentalnym prawem wszystkich kobiet. Chciałbyś się powiedzieć, mój Boże, panie Macron, co pan masz w głowie, jakie przemyślenia, jaka jest kondycja intelektualna prezydenta Francji, żeby coś takiego powiedzieć. Czyli prawo do zabijania jest prawem do wolności kobiet. To jest niezwykle ważne orzeczenie Sądu Najwyższego. Nie jest ono tak kategoryczne, nie można to zinterpretować jako zakaz, ale wyraźne przesłanie, że Konstytucja Stanów Zjednoczonych nie daje prawa do aborcji. Stanowe regulacje mogą sobie dopuszczać aborcję, ale jednak to orzeczenie niezwykle ważne Sądu Najwyższego, gdzie na szczęście przeważają konserwatywni sędziowie, bo chyba 6-3 było to w tym głosowaniu, trójka liberalnych się przeciwstawiła temu. No i oczywiście w tej chwili rozpocznie się totalna nagonka, zwłaszcza, że udało się sporej części ludzi, nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale i w Europie, wmówić, że to jest prawo do wolności. Zresztą wcześniejsze orzeczenie Sądu Najwyższego właśnie tak mniej więcej brzmiało, że wyprowadzali oni z prawa do wolności, wolność zdecydowania o aborcji. To prawo było z 1973 roku, które powstało zresztą na podstawie kłamliwych przesłanek. Otóż pewna pani stwierdziła, że została zgwałcona i domaga się aborcji. Jak się potem okazało, kłamała. No tej aborcji nie dokonała, ponieważ proces się toczył tak długo, że urodziła owo dziecko, które miało być abortowane. Także jest to cywilizacyjnie już bardzo ważne, bo moim zdaniem prawo do aborcji ma takie znamiona prawa nazistowskiego czy komunistycznego. Otóż decydujemy werbalnie, definiujemy, że zapłodniony czy embrion jest zlepkiem komórek, a więc nie jest człowiekiem, a skoro nie jest człowiekiem, to możemy go usunąć tak, jak się usuwa ząb. Dlaczego mi to przypomina czasy nazistowskie? Bo podobnie postępowano wobec Żydów, których wykluczono z grona posiadających prawo do życia za pomocą werbalnych operacji, tak jak to czynili naziści i komuniści.
unieważniano ich bytowanie i spokojnie można było ich mordować. Mówię to oczywiście w cudzysłowie, w nazistowskim systemie nikt nie odczuwał z Niemców wyrzutów sumienia, nikt nie miał jakiegoś wstrząsu z tego powodu, bo to nie byli ludzie. I ta sama teoria taka nazistowsko-komunistyczna jest stosowana wobec właśnie dziecka nienarodzonego. No coś potwornego, mi się daje, że tutaj powinniśmy się poważnie zastanowić. Podobnie jak to orzeczenie Watykanu, w którym stwierdza, że jest to taki krok w dobrym kierunku i arcybiskup Vincenzo Palia, przewodniczący Papieskiej Akademii Życia, z satysfakcją przyjął to orzeczenie i ja mam nadzieję, że jeżeli wielka demokracja, jaką jest Stany Zjednoczone, przyjęła takie orzeczenie, że coś z tego wyniknie również dla starego kontynentu. To ze Stanów Zjednoczonych przenosimy się znowu na stary kontynent, właściwie na pogranicze, można powiedzieć, Europy i Azji. Mowa o Rosji, chociaż tam te zdecydowanie dalekowschodnie zwyczaje górują, obowiązują i wygrywają. No i przykra decyzja, jeśli chodzi o Polskę, o Polaków, bo o to słyszeliśmy, przeczytaliśmy, że rosyjska administracja usunęła polskie flagi z memoriału w Katyniu w obwodzie smoleńskim i w Miednoje w obwodzie twerskim. Pani Irina Wielikanowa, tak się nazywa dyrektor Muzeum Współczesnej Rosji, oświadczyła, że decyzja o usunięciu polskich flag jest podyktowana sytuacją polityczną i tutaj cytat: flagi rosyjska i Polska były symbolem przyjaźni między naszymi narodami. Polska zajęła otwarcie wrogą pozycję wobec Federacji Rosyjskiej. W takich warunkach obecność symboli państwowych Rzeczypospolitej Polskiej na terenie memoriałów jest niestosowna, stwierdziła pani Wielikanowa. No taka typowa sowiecka nowomowa, jakby te flagi miały, nie wiem, jakąś moc symboliczną, oczywiście mają moc symboliczną, ale taka prymitywna zemsta za postawę Polski, Rzeczypospolitej Polskiej, naszych władz, premiera, prezydenta, które opowiedziały się jednoznacznie po stronie Ukrainy, więc taka mała, prymitywna zemsta. Ja przypomnę, gdzieś 2-3 tygodnie temu straszono nas, bo pojawiły się buldożery, które tam sprowadzono, mają w ogóle zniszczyć katyński cmentarz i w ogóle unieważnić to miejsce, oczywiście w oczach Rosjan. Był to też akt zemsty na nieżyjących, już przecież pomordowanych polskich oficerach. Typowo sowiecka mentalność, to znaczy nie wystarczy człowieka zabić, ale jeszcze trzeba się pastwić nad jego zwłokami. Typowo sowiecka kultura, by nie powiedzieć nawet rosyjska, do której chyba już starsze pokolenia, takie jak moje, mnie to nie dziwi, chociaż powinno dziwić tego typu obskuranckie zachowanie. Z krajowej polityki teraz kwestia, doszło do zmian w rządzie. Ta najważniejsza, o której mówiliśmy, już komentowaliśmy na antenie Polskiego Radia 24, to rezygnacja, odejście premiera Jarosława Kaczyńskiego z funkcji wicepremiera. Obowiązki Jarosława Kaczyńskiego przejął Mariusz Błaszczak, szef MON-u, ale mieliśmy też 3 nowe nominacje na ministrów, w tym chyba najciekawsza, to jest moja prywatna opinia, Agnieszka Ścigaj z Koła Poselskiej Sprawy została nowym ministrem Besteki. Ma się zajmować integracją społeczną. Tutaj wielkie pole do popisu, jeśli chodzi o sprawy ukraińskie, jeśli chodzi o przyjmowanie przez Polskę uchodźców wojennych i tą kwestią między innymi będzie się zajmowała nowa pani minister, ale nie brak też tutaj pewnych zgrzytów, bo Agnieszka Ścigaj stwierdziła na antenie Radia Z, że
poprze wniosek Pawła Kukiza o odwołanie Zbigniewa Ziobry z funkcji ministra sprawiedliwości, jeżeli nie wprowadzi sędziów pokoju. Wiemy, że ta sprawa się toczy, ta sprawa się waży, prawda, czy Zjednoczona Prawica ten projekt poprze, czy też nie. Paweł Kukiz, lider ugrupowania, w którym była Agnieszka Ścigaj, no też teraz mocno podnosi tę kwestię. No właśnie, jak tutaj te kwestie oceniasz? No obawiam się, że tu jest kolejne pasmo problemów, które może wyniknąć dla koalicji. No, pani Agnieszka Ścigaj, która wyrosła jakby z działalności takiej prospołecznej, zanim została posłem, także ta nominacja na ministra zajmującego się właśnie między innymi sprawą ukraińskich migrantów, jest czymś naturalnym i bardzo dobrze, że tak się stało. Natomiast nie rozumiem takiego dogmatycznego stawiania kwestii sędziów pokoju. Jak wiemy, przy prezydencie powstał zespół taki konsultacyjny. Prace trwają. Nie wiem w tej chwili, bo nie śledziłem, na kim to jest etapie. Zdania są podzielone. Sędziowie pokoju mogliby uwolnić nasz system sprawiedliwości od takich no mniej istotnych jakichś kłótni sąsiedzkich i tak dalej. I to jest praktykowane w wielu krajach. Ci sędziowie uwalniają na przykład w Szwajcarii, gdzie sędziami pokoju mogą zostać ludzie, którzy w ogóle nie ukończyli prawa. Natomiast jest to pewne odciążenie. Oczywiście wszystko by się musiało sprawdzić i to lata potrzeba, żeby zweryfikować, czy ten system dobrze działa. Natomiast stawianie tego w taki sposób, jak mówi pan Paweł Kukiz, poseł Paweł Kukiz, że jeżeli to nie zostanie przeprocedowane sędziowie pokoju, to on wtedy stanie po stronie opozycji w głosowaniu nad wotum nieufności, kolejnym zresztą wotum nieufności wobec ministra Ziobry i oczywiście takie głosowanie wtedy by spowodowało odwołanie Zbigniewa Ziobry, tak mi się wydaje, licząc głosy opozycji plus głosy Kukiza, bo ta większość jest taka chybotliwa i niewielka. Więc nie wiem, czy skóra jest warta wyprawki, zważywszy, że nie żyjemy w idealnych, spokojnych czasach, zważywszy, że mamy bardzo poważną wojnę zagrażającą także bytowi Rzeczpospolitej na Ukrainie i nie wiadomo, co się zdarzy, więc moim zdaniem generowanie nowych konfliktów w obrębie Zjednoczonej Prawicy jest nikomu niepotrzebne i tutaj bym apelował do Pawła Kukiza, którego cenię za to, że jest taki wierny swoim ideałom, żeby jednak powstrzymał tego typu groźby. Nie wiem, jak praca nad ordynacją wyborczą, bo drugim jego konikiem są jednomandatowe okręgi wyborcze, czy tak zwane JOWY. Czy to zostanie zrealizowane, czy jest szansa w ogóle. Niemniej, jak to mówię, czy należy cenić Pawła Kukiza za konsekwencje. Natomiast pytanie jest, czy jest to odpowiedni czas na stawianie tego typu warunków. Mamy ciekawy sondaż, czy PiS przetrwa bez Jarosława Kaczyńskiego. Sondaż, który został przygotowany na zlecenie SuperEkspresu. Instytut Badań Polster przeprowadził taką ankietę. 9 na 10 wyborców PiS jest gotowych głosować na partię nawet bez Jarosława Kaczyńskiego. To ty na to. To jest zaskakujące. Nie akurat, bo może to dobrze świadczyć o Prawie i Sprawiedliwości, bo może wbrew tym opiniom, że jest to partia wodzowska, gdzie Jarosław Kaczyński jest omnipotentny, może zrobić co chce, jest taką partią jednego człowieka. Okazuje się, że te badania jakby tego nie potwierdzają, jak dobrze zrozumiałem to, co przedstawiłeś. Także byłoby to pozytywne, że partia może funkcjonować przez Jarosława Kaczyńskiego. Ja obserwując drogę życiową i ostatnie decyzje Jarosława Kaczyńskiego, odczytuję to tak, że on jakby i partię, i społeczeństwo, elektorat przygotowuje pomału do takiego powolnego odchodzenia, wycofywania się na drugi plan. No, jest to człowiek, który jest niezwykle doświadczony bolesnymi różnymi
mam na myśli i Smoleńsk 2010, to co się potem działo, także tak podziwiam jego kondycję, odporność psychiczną i no pomału chyba jest czas na wskazanie Delfina i tutaj są też różne opinie. Dotychczasowe wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego odczytuję jako wskazania na premiera Morawieckiego, że ale różnie się w tej chwili mówi, także widać, że proces dzieje się na naszych oczach i myślę, że w przeciągu 5 lat gdzieś Jarosław Kaczyński, myślę, że po najbliższych wyborach, zwłaszcza jeżeli okażą się zwycięskie dla Prawa i Sprawiedliwości czy Zjednoczonej Prawicy, to Jarosław Kaczyński będzie przekazywał partię komuś innemu. Jeszcze ostatnie pytanie o Donalda Tuska. Tym razem boję się użyć tego określenia lidera opozycji, bo chyba z tym liderowaniem ma znaczny kłopot. Znaczna część, większość opozycji oprócz Platformy Obywatelskiej nie uznaje Tuska jako lidera. Chcą iść własnymi drogami, ale Donald Tusk w wielu wypowiedziach ostatnich coraz bardziej odsuwa się od Kościoła. Kiedyś do tego Kościoła się zbliżał. Dzisiaj demonstruje, że jest przeciwko, czy to jest dobra strategia dla Platformy Obywatelskiej. No jedni twierdzą, że wyborcy mają krótką pamięć, więc nie pamiętają tych deklaracji popierających, wspierających Kościół, tych obrazków z krucyfiksem, z całą rodziną w jego domu, tych wypowiedzi, gdzie mówił, że jego mama kreśliła znak krzyża na chlebie. Nie byłbym pewny i nie mam wyższe mniemanie o wyborcach. Mi się wydaje to krętactwo Donalda Tuska, że za to krętactwo musi zapłacić swoją cenę w najbliższych wyborach. Jest to oczywiście człowiek bez poglądów, taki zelik polityczny, który ma zawsze poglądy, jakie oczekuje od niego sala, do której przemawia. Także mam nadzieję, że zakiwa się, że tak powiem, na śmierć polityczną, bo tylko taką można mu życzyć, bo to, co on wyprawia i z relacjami do Kościoła, i z relacjami do polskiej, w relacji do polskiej tradycji, historii i tak dalej, i wspierając propagandę rosyjską, mam na myśli straszenie rolników zbożem ukraińskim, że jak ono będzie przejeżdżał przez Polskę, to grozi naszym rolnikom. Masa świństw, do których się przyczynił i które promował. Czas moim zdaniem, żeby odszedł na emeryturę, zwłaszcza, że ma z czego żyć, bo jest najbardziej zasobnym emerytem w Polsce. To prawda i w swoim własnym ugrupowaniu też ma konkurencję, na przykład w postaci Rafała Trzaskowskiego, także myślę, że trudne czasy przed Donaldem Tuskiem. Tutaj będziemy kończyć naszą rozmowę. Marek Król, publicysta związany z tygodnikiem Sieci, był moim Państwa gościem. Bardzo dziękuję.